Lublin Basket Cup 2015, 12-14 czerwca, proszę Państwa, wracamy do gry, 2 minuty 28 sekund do końca, Polska kontra Ukraina. Na turnieju są albo drużyny z Lublina, albo z województwa lubelskiego, choć jest jedna drużyna z Mazowsza, bo kogoś dobrego trzeba było dać, silnego, a Radom to wicemistrz Polski i chyba tylko Radom przejdzie do czwórki, choć kto wie. Czy w kolejnym meczu chłopcy z Białej Podlaski? Nie pokonają. Kolejny zespół i to oni może awansują do czwórki. Łódzk, Ukraina, 37, kadet Biała Podlaska, 50 plus 13, jeszcze 1,5 minuty do zakończenia trzeciej kwarty, ale trafiają chłopcy z Ukrainy, no i proszę Państwa, zrobiło się 50-42. Będą dwa rzuty. Ty, dlaczego tu są półfinały o tym samym czasie? Jak ja bym chciał sobie zobaczyć dwa mecze, to nie mogę. Nie uwierzysz, bo nie ma czasu. Nie jest czas. Ale mogły być półfinały na tej hali, a mecze o miejsca 5-8 na tamty. Wiesz, o co chodzi? Jutro rano wszyscy idą na miasto. Wszyscy rano, wszyscy grają po jednym meczu, to było wsi o rawno. No, bo jutro rano wszyscy jadą na miasto, ale są mecze, a później jest ten pit. Tak, ale półfinały szło zrobić jeden za drugim. Żeby jedni półfinaliści widzieli drugi. Kapitan. Zagadka. Zagadką to jest to, gdzie ty będziesz grał. Możesz zrobić taką zagadkę na SKM-ie. A zostanie Beradom, Cepi. Sądzę, zrobisz? Ale wpiszę też. Wpiszę też Estudiantes z Madryt. ...51-41, 30 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Biała Podlaska. Łódzk. A Łódzk grał z Izraelem, tak? A z Chinami. Czyli jeżeli teraz Biała Podlaska wygra i wygra z Chinami, to Biała Podlaska będzie w czwórce. No Biała, to by była sensacja. Ale jak tak będziecie grali, to przegracie z 51-43. I jeszcze tutaj jest głupia strata. I głupi rzut. No tu już chyba nie będzie rzutu. Jedna, 2 sekundy do końca. Podanie i rzut. Tak się kończy trzecia kwarta. Zrobimy zbliżenie.